Wir haben ja für heute Morgen ein Thema ausgesucht. Myśmy przygotowali temat na dzisiejszy poranek. Und das Thema fängt an mit einem Bibelvers. I ten temat chcemy rozpocząć wierszem biblijnym. Aus Philippa 1, Vers 21. Z Filipian 1, wiersz 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Das Leben ist für mich Christus. Życiem dla mnie jest Chrystus. Und die Frage für uns heute ist, was bedeutet das für unser praktisches tägliches Leben auf der Erde? I pytaniem, które kierujemy dzisiaj do siebie, jest to, co to dla nas oznacza, dla naszego osobistego życia. Ich möchte das erstmal noch gerne in einer Einleitung in einen Zusammenhang stellen. Chciałbym na początku, na wstępie powiedzieć coś o z czym związany jest ten wiersz. Damit wir gut verstehen, was hier gemeint ist, wenn Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Abyśmy zastanowili się nad tym, co apostoł Paweł rozumie przez to, mówiąc, że dla mnie życiem jest Chrystus. Vielleicht lesen wir mal Johannes 3, Vers 16. Może przeczytajmy z Jana, 3. rozdział, 3, 16, nie? Genau. Also hat Gott die Welt geliebt. 3. rozdział, 16. wiersz z Ewangelii Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Hier in diesem Vers geht es darum, dass Menschen ewiges Leben bekommen können. Tu chodzi w tym wierszu o to, że ludzie otrzymali życie wieczne. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, bekommt dieses ewige Leben. Mogą otrzymać. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, otrzymuje to życie. Was ist das eigentlich, ewiges Leben? Co to właściwie jest wieczne życie? Ist das Leben, was einfach kein Ende hat? Czy to jest tylko życie, które nie ma końca? Das ist nicht genug. To nie wystarcza, taka odpowiedź nie jest pełna. Alle Menschen haben eine Existenz, die nicht aufhört. Każdy człowiek ma egzystencję, która się nie kończy. Alle Menschen leben sozusagen ohne Ende. Żyją właściwie, trzeba tak to powiedzieć, bez końca. Auch die Menschen, die verloren gehen, haben eine ewige Existenz, aber in der Hölle. Również ludzie, którzy nie mają życia wiecznego, oni będą wiecznie egzystować w piekle. Ewiges Leben in der Bibel ist ein Leben von einer besonderen Qualität. Życie wieczne według Biblii jest życiem, które ma szczególną jakość. Ich möchte das mal versuchen, hier in Johannes 3 zu zeigen. Chciałbym spróbować to pokazać na podstawie Ewangelii Jana 3. rozdział. Da kommt der Nikodemus zu dem Herrn Jesus. Pamiętamy, że tam przychodzi do Pana Jezusa Nikodem. Und der Jesus sagt ihm: Du musst von neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. I Pan Jezus mówi do niego: Ty musisz się na nowo narodzić, inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nikodemus ist ganz erstaunt. Nikodem jest bardzo zdziwiony. Er fragt: Wie kann denn ein Mensch, der schon alt geworden ist, noch einmal von neuem geboren werden? Mówi Nikodem: Jak to przecież jest możliwe, że człowiek, który jest stary, może się na nowo narodzić? Und dann sagt der Herr Jesus: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? A Pan Jezus mówi do niego: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Warum sagt der Herr Jesus das? Dlaczego Pan Jezus to powiedział? Weil schon im Alten Testament davon gesprochen wird, dass Menschen von neuem geboren werden müssen. Dlatego, że już w Starym Testamencie była mowa o tym, że ludzie muszą się na nowo narodzić. Das hätte Nikodemus also wissen müssen. A więc Nikodem powinien był to wiedzieć. Aber er hat das nicht verstanden. Ale on tego nie rozumiał. Der Herr Jesus erklärt ihm dann, dass diese neue Geburt eine Geburt aus Wasser und Geist ist. I teraz Pan Jezus wyjaśnia mu to, mówiąc, że to nowe zrodzenie jest zrodzeniem z wody i z ducha. Diese neue Geburt geschieht durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. to nowonarodzenie odbywa się za pomocą Słowa Bożego i Ducha Bożego. Doch jetzt geht der Herr Jesus noch etwas weiter. I teraz Pan Jezus posuwa się jeszcze dalej w swoich myślach. Er sagt in Vers 12, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Pan Jezus mówi w 12 wierszu, jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich rzeczach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Das Irdische, das ist das Eingehen in das Reich. To ta ziemska myśl dotyczyła wejścia w królestwo. Auch dafür muss man von neuem geboren werden. Również i w tym przypadku trzeba było się, czy należało się na nowo narodzić. Das hat alles noch zu tun mit dem Irdischen. To wszystko miało, te myśli mają związek z rzeczami ziemskimi. Aber jetzt zeigt der Herr Jesus auch das Himmlische. Ale Pan Jezus teraz mówi o rzeczach niebiańskich. Und dann spricht er von dem ewigen Leben. I w tym momencie mówi właśnie o życiu wiecznym. Ewiges Leben ist also mehr als von neuem geboren werden. A więc życie wieczne jest czymś więcej jak nowonarodzeniem. Das ewige Leben ist das, was Gott den Gläubigen der Gnadenzeit schenkt. Ende des Satzes. Was Gott den Gläubigen uns, den Gläubigen aus der Gnadenzeit schenkt. To życie wieczne jest to, co nam, wierzącym, czasu łaski Bóg podarował. Unsere Hoffnung bezieht sich nicht auf diese Erde, sondern auf den Himmel. Nasza nadzieja nie dotyczy rzeczy ziemskich, ale niebiańskich. Und das ewige Leben, das haben wir, weil wir den Heiligen Geist wohnend in uns haben. I to życie wieczne dotyczy nas dlatego również, że my mamy Ducha Bożego, który w nas mieszka. Ewiges Leben ist also Leben von einer besonderen Qualität. A więc życie wieczne jest życiem szczególnej jakości. Möchte mal versuchen, das mit einem Beispiel etwas zu erklären. Chciałbym to jeszcze spróbować wyjaśnić pewnym przykładem. Stell dir vor, du bist eine Maus. Wyobraź sobie, że jesteś myszą. Du kannst nur auf dem Boden im Dreck laufen. Możesz poruszać się tylko na ziemi, w brudzie jakimś. Das sind die Menschen ohne Gott. To są ludzie bez Boga. Aber dann stell dir vor, du darfst ein Vogel werden. Ale teraz wyobraź sobie, że że jesteś ptakiem. Du kannst dich so von dem Staub, von der Erde emporheben. Możesz podnieść się z tej ziemi, od tych brudów ziemskich. Und jetzt kannst du aussuchen, möchtest du ein Spatz sein oder ein Adler? I teraz jeszcze zastanów się, czy chciałbyś być wróblem czy orłem. Was würdest du aussuchen? Czym chciałbyś być? Das Beispiel soll deutlich machen, es gibt Menschen, die haben Leben aus Gott. A więc są ludzie, którzy mają życie z Boga. Sie können sich erheben von dem Staub und dem Dreck dieser Erde. Oni mogą się podnieść od prochu, z tej ziemi podnieść w górę. Das kann auch der Spatz. To może uczynić wróbel. Er kann auf den Baum fliegen. Może przyfrunąć i usiąść na drzewie. Er bewegt sich in der Luft. On się porusza w powietrzu. Aber der Adler, der kann höher hinauf. Ale orzeł może wznosić się wyżej. Und dann schwebt er über den Dingen. Über? Dann schwebt er oben in der Luft. I on się porusza bardzo wysoko, szybuje w powietrzu. Und kraftvoll kann er seine Kreise ziehen. I on może w pełni siły krążyć, zataczać okręgi. So haben auch die Menschen aus der Zeit des Alten Testaments Leben aus Gott. Tak i wierzący ze Starego Testamentu mieli życie z Boga. Sie sind von neuem geboren. Oni narodzili się na nowo. Aber die Gläubigen aus der Gnadenzeit haben ewiges Leben. Ale wierzący czasu łaski mają wieczne życie. Leben in einer besonderen Qualität. Życie, które jest życiem szczególnej jakości. Der Herr Jesus selbst ist dieses Leben. Pan Jezus sam jest tym życiem. Das lesen wir in 1. Johannes 5. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 5. rozdział. in dem letzten Teil von Vers 20, der letzte Satz. Ostatnie zdanie z wierszu 20. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Und der Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, um hier dieses Leben zu zeigen. I Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby pokazać to życie. Als er als Mensch auf der Erde gelebt hat, konnte man sehen, wie das ewige Leben ist. Kiedy ludzie go obserwowali, a on był na ziemi, to można było widzieć, czym jest to życie. Aber er wollte dieses Leben nicht nur zeigen, ale on nie tylko chciał pokazać to życie, er wollte es auch den Menschen geben. On chciał je również ludziom podarować. Aber damit Menschen Leben bekommen können, musste er am Kreuz sterben. Ale aby to życie można było posiąść, musiał on umrzeć na krzyżu. Das haben wir in Johannes 3, Vers 16 gesehen. I to widzieliśmy właśnie w wcześniejszym wierszu Jana 3,16. Ich möchte noch zwei wichtige Punkte zu diesem ewigen Leben sagen. Chciałbym raz jeszcze wskazać na dwa ważne punkty dotyczące tego wiecznego życia. Das ewige Leben hat eine Fähigkeit. Życie wieczne ma pewną zdolność. Es ist in der Lage zu etwas. Jest to coś, co umożliwia. Und das steht in Johannes 17. A to znajdujemy w Jana 17. In Vers 3. Wierszu 3. A Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersz 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dieses Leben kann Gott erkennen. To życie można rozpoznać. Es hat die Fähigkeit, Gott als Vater zu kennen. Można tutaj rozpoznać Ojca. Zu verstehen, wer Gott ist und wie er denkt. Można zrozumieć, kim Bóg jest on, wie Gott denkt. I co on, o czym on myśli. Das ist die Fähigkeit dieses Lebens. To jest zdolność tego życia. Und dann hat dieses Leben eine Heimat. Również życie ma pewną ojczyznę. Und die Heimat dieses Lebens ist das Vaterhaus. A ojczyzną tego życia wiecznego jest dom Ojca. Und da sehen wir etwas von dieser besonderen Qualität dieses Lebens. A więc możemy tutaj widzieć to życie, które charakteryzuje się szczególną jakością. Das ist das eine, was ich zeigen wollte. Wer an den Herrn Jesus glaubt, hat dieses ewige Leben. I tę rzecz właśnie chciałem pokazać, mianowicie kto ma Pana Jezusa, ten ma życie wieczne. Aber das ist nicht in Philipper 1, Vers 21 gemeint. Ale o tym nie ma autor na myśli. Autor listu do Filipian 1,21. Ich möchte jetzt noch eine zweite Sache zeigen aus Kolosser 3. Chcielibyśmy pokazać jeszcze drugą stronę z listu do Kolosan, 3 rozdział. Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Ne, Vers 1 bis 4. List do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 4 wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Hier lernen wir, dass der Herr Jesus unser Leben ist. Tutaj uczymy się z tego fragmentu, że Pan Jezus jest naszym życiem. Wir sind mit Christus auferweckt. My razem z Nim jesteśmy wzbudzeni. Vorher in diesem Brief wurde erklärt, dass wir mit ihm gestorben sind. Wcześniej w tym liście napisane jest, że myśmy razem z Nim umarli. Hier haben wir gelesen, wir sind mit dem Christus auferweckt. Tutaj żeśmy czytali, że jesteśmy z Nim wzbudzeni. Das bedeutet, wir gehören zu einer neuen Schöpfung. A więc oznacza to, że należymy do nowego stworzenia. Der Herr Jesus ist der Anfang dieser neuen Schöpfung. Pan Jezus jest początkiem tego nowego stworzenia. Er ist aus den Toten auferstanden. On powstał z umarłych. Und so ist er der Anfang dieser neuen Schöpfung. I tak on stał się początkiem tego nowego stworzenia. Und wir sind mit ihm auferweckt. A my, którzy z nim zostaliśmy wzbudzeni. Und so sind wir in diesen neuen Bereich, den Bereich der neuen Schöpfung gekommen. Weszliśmy w ten zakres nowego stworzenia. Christus, der in diesem Sinn unser Leben ist, a więc Pan Jezus, który w tym właśnie sensie jest naszym życiem, der ist im Himmel. On jest w niebie. Und deshalb suchen wir auch, was droben ist, da wo er ist. Dlatego więc i my szukamy tego, co jest w górze, a więc w miejscu, w którym jest On. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Nie jesteśmy jeszcze na ziemi. Wir stehen mit beiden Füßen auf der Erde. Obydwoma nogami stoimy na ziemi. Wir haben unsere Aufgaben hier. Mamy tu swoje zadania. In der Schule. W szkole. An der Universität. Na uniwersytecie. Bei der Ausbildung. Ucząc się zawodu. Bei der Arbeit. W pracy, pracując. Aber unser Leben, Christus, ist oben. Ale nasze życie, mianowicie Chrystus, jest w górze. Und wir suchen das, was oben ist. I my teraz szukamy tego, co jest w górze. Und wenn wir suchen, was oben ist, a jeśli tego szukamy, co jest w górze, dann denken wir über das, was unten ist, genauso wie der Herr Jesus darüber denkt. To myślimy o tym, co jest na ziemi, dokładnie tak samo, jak myśli o tym Pan Jezus. Und das hat eine Auswirkung auf unser praktisches Leben. I to ma oddziaływanie na nasze praktyczne życie. Möchte auch da mal versuchen, ein Beispiel zu machen. Chciałbym znowu przytoczyć pewien przykład. Stell dir mal vor, da ist eine Frau, die putzt in einem Haus. Przedstawmy sobie kobietę, która czyści swój dom. In diesem Haus, da wohnt ein reicher Mann. W tym domu mieszka bogaty człowiek. Und sie kommt jeden Tag dorthin und putzt das Haus. Ona przychodzi do tego domu i codziennie i czyści go. Sie tut das, um Geld zu verdienen. Ona to czyni, żeby zarobić. Aber eines Tages heiratet dieser Mann die Frau. Ale pewnego dnia ta kobieta wychodzi za tego człowieka. Jetzt putzt die Frau immer noch jeden Tag das Haus. Ona dalej czyści ten dom. Aber sie macht das mit einem ganz anderen Motiv. Ale ona to czyni z zupełnie innego powodu. Sie macht das nicht mehr nur um Geld zu verdienen. Ona nie czyni tego dlatego, aby zarobić pieniądze. Sie macht das aus Liebe zu ihrem Mann. Ale ona teraz czyni to z miłości do swojego męża już. Vielleicht macht sie es auch noch viel gründlicher und viel besser als vorher. Może teraz ona to czyni dużo dokładniej i lepiej niż wcześniej. Weil sie möchte das jetzt besonders gut machen. Wiesz, ona chce robić to szczególnie dobrze. Verstehen wir, was das für unser Leben bedeutet? Rozumiemy więc, co oznacza dla nas życie? Wenn ein Mensch sich bekehrt, kiedy człowiek się nawraca, dann geht er weiter zur Schule. To dalej chodzi do szkoły. Er sagt nicht, ich bin jetzt bekehrt, ich bin jetzt ein Christ, ich brauche nicht mehr in die Schule gehen. Nie można powiedzieć, że teraz, kiedy stałem się chrześcijaninem, już nie potrzebuję do tej szkoły chodzić. Wenn ein Christ sich bekehrt, geht er weiter zur Arbeit. Chrześcijanin, który się nawraca i chodzi dalej do pracy. Er hört nicht einfach auf und sagt, na ja, der Herr Jesus sorgt jetzt für mich. Der Jesus? Sorgt jetzt für mich. Nie można po prostu przestać pracować i powiedzieć, teraz Pan Jezus będzie się o mnie troszczył. Aber er tut es jetzt mit einem ganz anderen Motiv. Ale on teraz pracuje z zupełnie innego, ma inne motywacje do tej pracy. Wir lesen mal Vers 17 hier aus Kolosser 3. Przeczytajmy wiersz 17 z tego 3 rozdziału listu do Kolosan. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Das, was wir als Christen hier auf der Erde tun, tun wir im Namen des Herrn Jesus. To, co my jako chrześcijanie czynimy na tej ziemi, powinniśmy czynić w imieniu Pana Jezusa. Wir tun es für ihn. My czynimy to dla Niego. Und wir tun es als solche, die von ihm beauftragt sind. My czynimy to tak, jakbyśmy od Niego otrzymali te zadania. So geht ein Christ zur Schule. Tak jak chrześcijanin w szkole. So lernt er die Vokabeln. Tak jak on się uczy samogłosek czy współgłosek. So arbeitet er im Beruf. Tak też ten, który pracuje w zawodzie. Im Namen des Herrn. Wszystko czynimy w imieniu Pana. Er weiß, Christus ist droben. On wie, że Chrystus jest w górze. Da ist alles, was wir haben in ihm. Tam jest wszystko, co w nim posiadamy. Und wir möchten hier auf der Erde so leben, a na tej ziemi chcemy tak żyć, wie er es wünscht. Jak on sobie tego życzy. Merken wir, wie das eine Auswirkung hat auf unser tägliches Leben? Czy zauważamy, jakie to oddziaływanie może mieć na nasze codzienne życie? Die Menschen auf der Erde verstehen das nicht. Ludzie żyjący na tej ziemi nie rozumieją tego. Sie sehen Christus nicht. Oni nie widzą Chrystusa. Unser Leben ist verborgen für sie. Bo nasze życie jest skryte w nim. Aber einmal wird Christus unser Leben offenbar. Ale kiedyś to życie zostanie objawione. Und dann werden sie sehen, die Christen hatten doch recht. Nochmal. Die Christen hatten doch recht. Es stimmt, was sie gesagt haben. Sie sagen. Die Menschen werden es erkennen, weil sie Christus sehen. I oni kiedyś, ci ludzie, którzy nie wierzą, rozpoznają to wszystko, kiedy go zobaczą. Heute lachen uns die Mitschüler vielleicht aus, wenn wir immer die Hausaufgaben machen. Może nasi koledzy i koleżanki śmieją się z nas, kiedy wykonujemy w szkole, zawsze mamy zadanie gotowe, przygotowane. Aber einmal werden sie erkennen, es war richtig, es so zu tun. Ale kiedyś oni zauważą to i poznają to, rzeczywiście było dobrze, co oni czynili. Wir haben gesehen, wir haben das ewige Leben. A więc zauważyliśmy, że mamy życie wieczne. Jetzt haben wir gesehen, wir gehören zu einer neuen Schöpfung. Zauważyliśmy, że należymy do nowego stworzenia. Und Christus ist unser Leben, verborgen in Gott im Himmel. A Chrystus jest naszym życiem, które jest skryte w nim, które jest w niebie. Aber das ist noch immer nicht, was Philipper 1, Vers 21 bedeutet. Ale to dalej jeszcze nie jest sedno tego wiersza z Filipian 1,21. Wir kommen jetzt zu Philipper 1. Teraz przejdźmy właśnie do tego listu, rozdział pierwszy. Wenn Paulus dort sagt, das Leben ist für mich Christus, kiedy Paweł teraz mówi, że życiem dla mnie jest Chrystus, dann sagt er, Christus ist mein Lebensinhalt. To on mówi przez to, że Chrystus jest treścią mojego życia. Mein ganzer Lebensinhalt ist Christus. Całą treścią mojego życia jest Chrystus. Ich kenne Menschen, deren Lebensinhalt ist die Arbeit. Ja znam takich ludzi, których treścią życia jest praca. Sie gehen morgens um 8 Uhr dorthin. Oni o 8 idą do pracy. Und sie gehen abends um 12 Uhr erst nach Hause. I o 12 w nocy wracają do domu. Sie denken an nichts anderes als an die Arbeit. Oni o niczym innym nie myślą, jak tylko o swojej pracy. Die Arbeit ist ihr Lebensinhalt. Ich właśnie treścią ich życia jest właśnie praca. Ich kenne Menschen, deren Lebensinhalt ist das Auto. Ja znam ludzi, którzy przez całe życie zajmują się tylko samochodami. Jede freie Minute arbeiten sie an ihrem Auto. Oni każdą minutę wolną poświęcają pracy przy swoim aucie. Alles Geld, was sie haben, geben sie aus, um es noch besser zu machen. Każdy pieniądz, który zarabiają, wydają, aby to auto polepszyć. Den ganzen Tag denken sie nur daran, an ihr Auto. I cały dzień myślą o tym aucie. Sind nur zwei Beispiele. To są oczywiście przykłady. Aber Paulus sagt, mein Lebensinhalt ist Christus. A Paweł mówi, treścią mojego życia jest Chrystus. Das bedeutet, bei allem, was er tat, dachte er an Christus. A więc on w każdym przypadku, o czymkolwiek myślał właśnie o Chrystusie. Das ist das Wichtigste für ihn gewesen. To było dla niego czymś najważniejszym. Dafür lebte er, für Christus. On dla niego żył, dla Chrystusa. Und deswegen sagt er weiter, und das Sterben ist Gewinn. I dlatego też mówi dalej w tym 21 wierszu, a śmierć jest zyskiem. Würdest du sagen, Sterben ist Gewinn? Czy mógłbyś powiedzieć, że śmierć jest zyskiem? Warum sagte Paulus das? Dlaczego Paweł mógł tak powiedzieć? Er wusste, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Christus. On wiedział, że kiedy umrę, będę u Chrystusa. Dann bin ich für immer bei ihm. Będę na zawsze przy nim. Dann sehe ich ihn, wie er ist. Będę go widział takim, jakim jest. Dann gibt es gar nichts mehr, was mich von ihm trennt. Tam już nic nie będzie takiego, co mnie od niego oddzieli. Weil Christus sein Lebensinhalt war. Bo Chrystus był treścią jego życia. Weil Christus das Wichtigste für ihn war. Bo być przy Chrystusie było czymś najważniejszym dla niego. Deswegen wollte gerne bei ihm sein. Dlatego on tak chętnie chciał być też i przy nim. Wenn Christus unser Lebensinhalt ist, kiedy Pan Jezus jest treścią naszego życia, dann steht für uns an erster Stelle. To on stawiamy go na pierwszym miejscu. Dann ist für uns das Wichtigste. To on jest dla nas czymś najważniejszym. Und dann denken wir bei allem, was wir tun, wie können wir Christus darin gefallen? I wtedy we wszystkim, co czynimy, myślimy o tym, jak mogę się w tym czynie Chrystusowi podobać. Paulus hatte vor seiner Bekehrung viele Dinge, die ihm wichtig waren. Przed nawróceniem Pawła wiele rzeczy dla niego było bardzo ważnych. Davon schreibt in Philipper 3 ab Vers 5. On pisze o tym między innymi w Filipian 3 rozdział od wiersza 5. Er hatte eine einwandfreie Herkunft. On miał bardzo nie wiem, znamienite pochodzenie. Er hatte eine sehr gute Ausbildung. Był bardzo dobrze wykształcony. Er lebte in großer Treue und Strenge gegenüber dem Gesetz. On bardzo wiernie wypełniał zakon i przestrzegał go skrupulatnie. Er hatte Fleiß und Eifer. On był bardzo gorliwy, pilny w wykonywaniu tych wszystkich przepisów zakonnych. Und er hatte hohes Ansehen. I też był poważany. Das war ihm wichtig gewesen. To było bardzo ważne też. Dafür hatte er sich eingesetzt. On właściwie po to wszystko to czynił, po to działał. Dafür hatte er seine Zeit gegeben. On na to poświęcał czas. Aber dann hat er den Herrn Jesus gesehen. Ale później zobaczył Pana Jezusa. Und auf einmal hat sich alles geändert. I w jednym momencie wszystko się zmieniło. Das, was ihm vorher wichtig war, to, co przedtem było dla niego takie ważne, war auf einmal wertlos für ihn. Było bezwartościowe dla niego. Es war ihm vorher sehr wichtig, to przedtem było coś bardzo ważnego. Aber jetzt war es ihm nicht nur unwichtig, teraz było nieważne. Jetzt war es für ihn sogar Schaden und Dreck. Nie tylko, że było nieważne, ale było szkodą i gnojem. Es hatte sich in seinem Leben etwas komplett geändert. A więc w jego życiu zmieniło się wszystko całkowicie. Warum? Dlaczego? Weil er die ganze Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus gesehen hat. Gdyż on widział całą wielkość i chwałę Pana Jezusa. Ich möchte jetzt auch noch mal ein Beispiel machen. Chciałbym znowu powiedzieć pewien przykład. Als unsere Kinder noch etwas kleiner waren, kiedy nasze dzieci były jeszcze małe, da war einer dabei, der hat sehr gerne mit Autos gespielt. Był jeden chciał, bardzo chętnie bawił się samochodami. Und dann überleg einmal folgende Situation. Wir sollen mal überlegen. My teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Wir stellen ein altes, kaputtes Spielzeugauto auf den Tisch. Kładzie on zepsuty samochód na stole. Und dann stelle ich daneben ein ganz neues Auto. A my stawiamy i obok stawiamy nowe auto. Mit Blaulicht, mit Licht, ze światłem, wo man die Türen auf und zu machen kann. Taki samochód, który można było otwierać drzwi i zamykać. Was glaubst du, welches Auto nimmt das Kind? Jak myślicie, który samochód to dziecko wybierze? Welches würdest du nehmen? Które byś ty wybrał? Das neue, das schöne. Oczywiście. Genauso war es bei Paulus. Dokładnie to uczynił Paweł. Er hatte vorher viele Dinge, die waren ihm wichtig. On miał wiele rzeczy wcześniej, które były dla niego ważne. Wenn das Kind nur das alte Auto hat, kiedy dziecko ma tylko to stare auto, dann freut es sich darüber. Cieszy się z niego bardzo. Dann spielt es gerne damit. On się nim bawi. Es ist auch ganz zufrieden. Jest zadowolony. Aber in dem Moment, wo es das Neue sieht, möchte es das Alte nicht mehr haben. Ale w tym momencie, w którym staje przed nim nowe, on już nie chce starego. So war es bei Paulus. I tak samo było z Pawłem. In dem Moment, wo er Christus im Himmel gesehen hatte, od momentu, w którym zobaczył Chrystusa w niebie, da war das Alte für ihn völlig wertlos. Wszystko, co było wcześniej dla niego ważne, stało się bezwartościowe. Jetzt wollte nur noch Christus haben. Teraz on chciał tylko mieć Chrystusa. Das war sein Lebensinhalt. I to było treścią jego życia. Jetzt fragen wir, was bedeutet das für unser Leben? I teraz pytamy się, co to oznacza dla naszego życia. Da gibt es viele Dinge, die erscheinen uns wichtig und gut. Jest przecież wiele rzeczy, które wydają się nam dobre i ważne. Viele Dinge, die würden wir gerne haben. Wiele rzeczy, które byśmy chętnie posiedli. Viele Dinge, die sind auch gar nicht böse. Wiele rzeczy, które wcale nie są grzeszne. Möchte mal versuchen, ein paar Beispiele zu machen. Chciałbym też i w tym momencie przytoczyć parę przykładów. Ein schöner Urlaub. Może na przykład piękny urlop. Ist nicht böse. Nie jest rzeczą grzeszną, złą. Musik. Muzyka. Ist nicht böse. Nie jest złą rzeczą. Ein Auto. Auto, samochód. Ist nicht böse. Nie jest rzeczą złą. So gibt es viele Dinge, die uns erstrebenswert erscheinen. Jest wiele rzeczy, które wydają nam się godne, aby się o nie postarać. Viele Dinge, die wir gerne mal erleben würden. Jest wiele rzeczy, które byśmy chętnie chcieli przeżyć. Und sie sind überhaupt nicht böse. I one wcale nie muszą być złe. Aber die Frage ist, was ist uns in unserem Leben wichtiger? Ale pytanie zawsze pozostaje to, co jest w naszym życiu ważne. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Co jest najważniejsze w twoim życiu? Und da muss die Antwort sein: Christus. I odpowiedź powinna brzmieć: Chrystus. So war es bei dem Apostel Paulus. Tak jak w przypadku apostoła Pawła. Und so darf es auch bei uns sein. Tak też i powinno być z nami. Und wann wird es bei uns so sein? I kiedy to się tak z nami jest? Wenn wir etwas sehen von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Kiedy zobaczymy coś z chwały Pana Jezusa. Dann werden die anderen Dinge auf einmal unwichtiger für uns werden. To wtedy te rzeczy inne stają się dla nas nieważne. Ich möchte mal noch zwei Beispiele aus der Bibel dazu zeigen. Chciałbym pokazać dwa przykłady, które znajdujemy w Biblii. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Jeden przykład ze Starego Testamentu. Aus 2. Samuel 19. Z drugiej Księgi Samuela, 19 rozdział. Vers 30 und 31. 30 i 31 wiersz. 2 Samuelowa, 19 rozdział. Moment, das ist, der König sprach zu dem Mephiboset, warum redest du noch von meinen Sachen? Da sprach Mephiboset zum König, er mag auch das Ganze nehmen. Der König sprach zu ihm, warum redest du? 29 i 30 wiersz. 2 Samuelowa, 19 rozdział. A król rzekł do niego: po cóż mówisz jeszcze o swoich sprawach? Rozstrzygam tak: ty i Syba podzielicie się posiadłością. Wtedy Mefibozet odpowiedział królowi: niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu. Was war geschehen in dieser Geschichte? Co się stało tutaj w tej historii wydarzyło? David hatte in Kapitel 9 von diesem Buch Mephiboset geholt. Dawid przyprowadził Mephibozeta w 9 rozdziale tej księgi. Er hatte ihn reich beschenkt. On go bardzo sowicie wynagrodził. Er hatte ihm viele Felder gegeben. Dał mu pola. Er hatte ihn an dem Königstisch sitzen und essen lassen. On pozwolił mu zasiąść u swojego stołu i jeść razem z sobą. Aber dann hatte David aus Jerusalem fliehen müssen. Ale następnie Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. Mephiboset war lahm an beiden Füßen. Mephiboset, jak wiemy, był chromy, nie potrafił chodzić na obie nogi. Er konnte nicht mit David ziehen. Nie mógł uciekać z Dawidem. Ziba, der Knecht von Mephiboset, Syba, który był sługą Mephiboseta, er geht mit David, er geht hinter David her, on poszedł za Dawidem, er bringt ihm sogar etwas, On mu przynosił też pewne rzeczy. Und dann sagt Ziba, dieser Knecht von Mephiboset, etwas Böses. I Syba powiedział o Mephibosecie cośkolwiek niewłaściwego, złego. Er sagt, Mephiboset will nicht mehr bei David bleiben. On powiedział, że Mephiboset już nie chce być przy Dawidzie. Mephiboset hofft, dass das Königtum von David genommen wird. On miałby powiedzieć, że królestwo zostało zabrane Dawidowi. Das war eine Lüge. To było kłamstwo. Aber David sagt, dann soll alles, was Mephiboset gehört, jetzt dem Ziba gehören. I Dawid w tym momencie rozstrzygnął, że to, co należało wcześniej do Mephiboseta, zostanie dane jego słudze z Sybie. Jetzt in 2. Samuel 19 kommt David wieder zurück. I teraz w tym właśnie rozdziale, któryśmy przeczytali, Dawid wraca. Mephiboset kommt ihm entgegen. Mephiboset podchodzi wychodzi mu naprzeciw. Er hat seine Füße nicht gereinigt, seinen Bart nicht gemacht und seine Kleider nicht gewaschen. On się nie mył, nie golił w tym czasie, kiedy Dawida nie było. Er war traurig, weil David weg war. Bo on był smutny z powodu tego, co się stało Dawidowi. Jetzt kommt er ihm entgegen. I wychodzi teraz mu naprzeciw. Und David fragt, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboset? I właśnie teraz król mówi, dlaczego żeś nie poszedł ze mną? Und dann erklärt Mephiboset, wie alles gewesen ist. I teraz Mephiboset wszystko mu wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Und David merkt, dass er falsch gehandelt hat. Dawid zauważa, że źle postąpił. Und jetzt sagt David in Vers 30, gut, dann sollt ihr die Felder teilen. I mówi teraz, dobrze, to jednak te pola podzielimy. Ein Teil der Felder soll Ziba gehören. Niech część z tej posiadłości weźmie Syba, sługa Mephiboseta. Und der andere Teil, der soll Mephiboset gehören. A drugą część niech weźmie Mephiboset. Und dann kommt Vers 31. I teraz w wierszu 31. Und da sagt Mephiboset, David, ich will gar keine Felder. To znaczy w wierszu 30 mówi Mephiboseth, ja nie chcę mieć żadnych pól już. Mir geht es nicht um den Besitz, um die Felder. Mnie nie chodzi o posiadłość, o te pola. Die kann der Ziba ruhig alle haben. Może Syba sobie wszystkie wziąć. Aber mir geht es um dich, David. Ale mnie chodzi o ciebie, Dawidzie. Jetzt bist du wieder da und das macht mich glücklich. Ty jesteś znowu, wróciłeś i to jest najważniejsze dla mnie. Du bist mein Herr und du bist jetzt in Frieden wieder heimgekehrt. Ty jesteś moim Panem i w pokoju wróciłeś. Du bist in dein Haus gekommen. Ty przyszedłeś z powrotem do swojego domu. Und ich weiß, mein Platz ist bei dir am Königstisch. A ja wiem, że moje miejsce jest przy tobie przy stole twoim. Da brauche ich keine Felder. Nie potrzebuję teraz żadnego pola. Davon will ich gar nicht reden. Davon will ich gar nicht sprechen. Nie chcę o tym w ogóle mówić. Was war für den Mephiboset das Wichtigste? Co stało się dla Mephiboseta najważniejsze? Nicht die Felder, nicht der Besitz. Ani pola, ani posiadłości, sondern David. Tylko Dawid. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, was uns auch anspornt. To jest przykład ze Starego Testamentu, który powinien również i nas pobudzać. Was ist für uns das Wichtigste? Do tego, aby się zastanowić nad tym, co jest dla nas najważniejsze. Es darf der Herr Jesus sein. I tym powinien być sam Pan Jezus. Dann ein Beispiel aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Przykład z Nowego Testamentu, z dzieł apostolskich. Aus Apostelgeschichte 2. Z drugiego rozdziału. Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45. Drugi rozdział, wiersz 44 i 45. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Wir haben da etwas gelesen von den ersten Christen. Przeczytaliśmy coś o pierwszych chrześcijanach. In Vers 41 steht, dass an einem Tag 3000 errettet wurden. W wcześniejszych wierszach czytamy, że w 41, że zostało pozyskanych 3000 dusz. Bei diesen 3000 waren reiche Leute dabei. Wśród tych 3000 byli też i bardzo bogaci ludzie. Sie hatten Felder und Besitz. Oni mieli wiele posiadłości, pola. Aber jetzt hatten sie den Herrn Jesus kennengelernt. Ale teraz poznali Pana Jezusa. Und auf einmal verkaufen sie ihren Besitz. I w jednym momencie posprzedawali swoje posiadłości. Das war bei den ersten Christen so. Tak to było w przypadku pierwszych chrześcijan. Das gilt nicht für uns heute. To nie jest tak dzisiaj. Die Gläubigen müssen nicht alles verkaufen, was sie haben, und alles in einen großen Topf tun. Wierzący nie muszą dzisiaj sprzedawać wszystkiego, co mają, i wrzucać do wspólnego garnka. Davon spricht die Bibel, das Neue Testament nicht. O tym Nowy Testament nam nie mówi. Wir können in 2. Korinther 9 nachlesen, wie es heute ist. Możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, jak to się dzieje. Der Überfluss der einen, der darf gegeben werden, um dem Mangel der anderen zu dienen. To, jeśli ktoś ma nadmiar, to może obdarować tego, który cierpi niedostatek. Aber was uns hier auffällt ist, dass to co nam tutaj podpada, dass diese Dinge, der Besitz, die Felder für die ersten Christen auf einmal ganz nebensächlich geworden waren. Ganz? Nebensächlich oder unwichtig. To, co tutaj zauważamy w tych wierszach w drugim rozdziale, to jest to, że te wszystkie posiadłości były dla nich rzeczą drugorzędną. Auf einmal waren sie bereit, das zu verkaufen. W jednym momencie oni byli gotowi to wszystko sprzedać. Und zwar, weil sie den Herrn Jesus gefunden hatten. I to dlatego, że znaleźli Pana Jezusa. So haben wir ein Beispiel aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Widzieliśmy więc dwa przykłady, jeden ze Starego, a drugi z Nowego Testamentu. Und wir haben gespürt, wie es um die Frage geht, was bedeutet mir der Herr Jesus? A więc myślę, że tu w tej chwili myślimy cały czas o tym, albo chcieliśmy wyjaśnić, co znaczą słowa, kim jest dla mnie Pan Jezus. Wenn er für mich groß und wichtig ist, jeśli On jest dla mnie wielkim i ważnym, dann werden die anderen Dinge unwichtiger für uns. To wtedy inne sprawy będą dla mnie nieważne. Jetzt möchte ich aber gerne noch kurz etwas sagen. Chciałbym jeszcze coś dodać, krótko. Und die Überschrift ist Ausgewogenheit. I nagłówkiem tego niech będzie słowo dobrze wyważyć coś. Gottes Wort ist ausgewogen. Słowo Boże jest w bardzo wyważony sposób podane nam. Und Gott sucht keine Extreme. I Bóg nie szuka żadnych ekstremalnych posunięć albo zachowań. Ich möchte mal zwei Verse lesen, den ersten aus dem 1. Timotheusbrief. Jedno miejsce chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Tymoteusza. Erster Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, od wiersza 17 do 19. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Worauf es mir ankommt, Gott gibt alles reichlich zum Genuss. To, co tu zauważamy, to jest to, że Bóg daje wszystkim obficie ku używaniu. Das ist unser Gott. Er gibt alles reichlich zum Genuss. Takim jest nasz Bóg. On daje obficie ku używaniu. Als Gott den Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, kiedy Bóg stworzył ludzi, Adama i Ewę, da hat er extra einen Garten gemacht, wo er den Menschen hineingesetzt hat. To on specjalnie przygotował ogród, gdzie tych ludzi umieścił. Er hat die Umgebung für den Menschen so schön wie möglich gemacht. On uczynił to całe otoczenie dla ludzi tak piękne, jak było to możliwe tylko. Die Schöpfung ist ein Werk, das aus Gottes Hand gekommen ist. Stworzenie jest dziełem, które wyszło z ręki Bożej. Und Gott hat dem Menschen auch von den irdischen Dingen Segen gegeben. I Bóg również podarował ludziom błogosławieństwo w tych rzeczach ziemskich. Und Gott schenkt auch uns heute viele Dinge reichlich und zum Genuss. I również dzisiaj Bóg obficie udziela ludziom rzeczy ku używaniu. Er schenkt uns gutes Essen. On daje nam na przykład dobre jedzenie. Und er schenkt es uns zum Genuss. I on daje nam to, abyśmy mogli z tego korzystać. Er hat uns in eine herrliche Schöpfung gestellt und wir dürfen uns daran freuen. I on nam podarował przepiękne stworzenie, z którego możemy się cieszyć. So dürfen wir auch glücklich das annehmen, was Gott uns schenkt zum Genuss. I możemy się z tego cieszyć i być szczęśliwi, że Bóg nam coś dał, abyśmy z tego mogli skorzystać. Auch hier von den irdischen Dingen. Tu na ziemi te ziemskie dobra. Wir wollen nicht extrem werden. Nie chciejmy zajmować pozycji ekstremalnych. Aber die Aufforderung hier ist, ale żądanie, które tutaj jest do nas skierowane, nicht auf den Reichtum, auf die guten Dinge zu vertrauen. Nie ufać albo nie opierać się na tym bogactwie czy na tych dobrych rzeczach. Gott sagt nicht, ihr dürft das alles nicht genießen. Bóg nie powiedział, wy nie możecie w ogóle z tego korzystać. Das wäre extrem. To byłaby postawa ekstremalna. Nein, Gott sagt, ich reiche reichlich da zum Genuss. Nie, Bóg mówi, ja daję obficie ku używaniu. Aber vertraut nicht auf diese Dinge. Ale nie ufajcie temu. Vergesst nicht Gutes zu tun. Nie zapomnijcie dobrze czynić. Denkt nicht nur an euren Genuss, sondern auch an die anderen. Nie myślcie o swoich korzyściach, ale też i o korzyściach innych ludzi. Und sammelt euch hier in diesem Leben eine gute Grundlage für die Zukunft. I gromadźcie sobie podstawy tutaj na tej ziemi, w tym życiu dla waszej przyszłości. Nehmt das dankbar an aus Gottes Hand, was er euch gibt zum Genuss. Z wdzięcznością przyjmuj z Bożej ręki to, co On Tobie daje ku używaniu. Aber denkt daran, das wirkliche Leben ist etwas anderes. Ale pamiętaj o tym, że to właściwe życie jest czymś innym. Das wirkliche Leben, so endet dieser Abschnitt, das ist Christus. To właściwe życie, tak kończy się ten odcinek, tym właściwym życiem jest Chrystus. Und wenn Gott euch manches zum Genuss gibt, dann lasst euch dadurch nicht ablenken von Christus. Jeśli Bóg wam coś daje, z czego możecie skorzystać, to nie dajcie się odwieść od Chrystusa. Ein zweiter Vers aus dem Jakobusbrief. Inny wiersz z listu Jakuba. Vers 17. Wiersz, rozdział, Kapitel 1, ja? Genau, Jakobus 1, Vers 17 und 18. Rozdział, wiersz 17 i 18. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jakobus macht hier deutlich, jede gute Gabe kommt von Gott. Jakub pisze bardzo wyraźnie, dobitnie, każdy datek dobry pochodzi od Boga. Und Gott gibt uns manche gute Gabe. I Bóg daje nam niejedne dobre rzeczy. Jede gute Gabe kommt von ihm. Każda dobra rzecz pochodzi od Niego. Auch wenn er uns einen Urlaub schenkt. Nawet wtedy, kiedy nam daruje urlop, wypoczynek. Auch wenn er uns Dinge hier auf dieser Erde schenkt, dann gibt er sie und sie kommt aus seiner Hand. Jeżeli coś dobrego się dzieje, to od Niego pochodzi, z Jego ust to wychodzi. Jede gute Gabe kommt von Gott. Każda dobra rzecz pochodzi od Niego. Aber dann geht es weiter. Denkt daran, er hat uns neues Leben gegeben. Ale dalej czytamy, tak jakby autor mówił, pomyślcie o tym, że On nam daje nowe życie. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. On nas zrodził przez słowo prawdy. Er hat uns eben dieses neue Leben gegeben. Wir sind geboren aus Gott. On nam dał nowe życie. My jesteśmy zrodzeni z Boga. Wir sind eine Erstlingsfrucht für Gott. My jesteśmy tym zarodkiem stworzeń dla Boga. So sehen wir, dass Gott in seinem Wort ausgewogen ist. A więc widzimy, że Bóg jest bardzo wyważony w swoich słowach. Es gibt Menschen, die haben das vergessen. Są ludzie, którzy o tym zapominają. Sie haben gedacht, ein Christ muss ins Kloster gehen. Niektórzy mówią, że chrześcijanin musi żyć w klasztorze. Aber das sagt uns die Bibel nicht. Ale czegoś takiego nam Biblia nie mówi. Wir dürfen das, was Gott uns darreicht, annehmen und uns daran freuen, es genießen. My możemy korzystać z tego, co Bóg nam daje, i cieszyć się tym. Aber die Frage ist, was bedeutet Christus für mich? Ale zawsze pozostaje pytanie, kim jest dla nas Chrystus? Wir denken nochmal an die beiden Autos. My myślimy też, jeszcze raz pomyślmy o tych dwóch samochodzikach. Wir können jetzt für uns mal einsetzen, das, was für uns in unserem Leben Bedeutung hat. Możemy jeszcze raz teraz zmienić to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Da kannst du auf die eine Seite mal deine Hobbys stellen. Możemy jeszcze raz postawić w miejsce tych samochodów twoje jakieś hobby. Das, was du hier auf dieser Erde gerne machst. To, co czynisz tak chętnie czynisz na tej ziemi. Und dann stell mal auf die andere Seite Christus. A obok, na drugiej stronie jest Chrystus. Und dann denk mal nach über ihn, über diese herrliche Person. Pomyśl o nim, o jego osobie. Was er für dich getan hat, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Pomyśl, co on dla ciebie uczynił, że on na krzyżu dla ciebie umarł. Dass er jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes ist. Że on teraz jest uwielbiony po prawicy Bożej. Dass er uns einmal zu sich nehmen wird in den Himmel. Że on kiedyś nas weźmie do siebie, do nieba. Und wenn du so über ihn nachdenkst, i kiedy tak będziesz o nim myślał, dann wird er groß und größer für dich. To będzie on dla ciebie większym, wielki i większym. Und in dem Maß, wie er größer wird für mich, i w tej mierze, w jakiej on będzie dla ciebie większy, werden die anderen Dinge kleiner. Inne rzeczy staną się mniejsze. Und deswegen schreibt Petrus, dlatego Piotr pisze, wachst in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana Jezusa. Die Bibel gibt uns keine Gesetze. Biblia nam nie podaje żadnych zakonnych przepisów. In der Bibel steht nirgendwo, der Christ darf nicht in Urlaub fahren. Biblia nam nie mówi, że chrześcijanin nie może żadnego urlopu czynić, wyjeżdżać na urlop. Der Christ darf keine Hobbys haben. Że chrześcijanin nie może mieć żadnego hobby. Diese Gebote, Gesetze, die gibt es in der Bibel nicht. Przykazania i jakieś zakazy, tego w Biblii nie znajdujemy. Aber die ganze Bibel, die möchte eine Person groß machen. Ale Biblia przez całe swojej treści chce uczynić jedną osobę wielką w naszych oczach. Und diese Person ist der Herr Jesus. A tą osobą jest Pan Jezus. Und wenn er groß für uns ist, kiedy on jest dla nas wielkim, dann werden die anderen Dinge auch das richtige Maß in unserem Leben haben. To wtedy inne rzeczy będą miały właściwą pozycję w naszym życiu. Vielleicht mal so weit, może aż dotąd. Und vielleicht gibt es ja Fragen zu diesem Thema oder auch zu einem anderen Thema. Może ktoś będzie miał pytanie do tego tematu albo też i do innego tematu.